Małopolskie. Od 28 do 30 września 2012 roku w Nowym Bieżanowie odbyła się kolejna familiada TOR 2012, która jest rodzinnym świętem mieszkańców osiedla Nowy Bieżanów. Krakowianie z parafii żyjący przy sanktuarium Najświętszej Rodziny znajdzie dla siebie liczne atrakcje i miłe niespodzianki, takie jak występy dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych pod tytułem Muzyka Taneczna i Piosenka Rozrywkowa, różne nagrody, loterię fantową oraz mogli wysłuchać koncertu Mietka Szcześniaka. Przyznane zostały stypendia TOR dla dzieci i młodzieży. Odbyło się również uroczyste wręczenie medalu z okazji jubileuszu 20-lecia dzielnic miasta Krakowa. Medal dla przewodniczącego Rady Dzielnicy 12 Zbigniewa Kożucha wręczył poseł Józef Lasota. Medal uwieńczył dotychczasową działalność pana Zbigniewa Kożucha na rzecz lokalnej społeczności. Jeden z tych, co mnie podwieźli, to był jego wujek. Mietek miał wtedy 18 lat, a ten wujek mi mówi, żebym sobie zapamiętał to nazwisko. Pamiętałem. Jak odciąłem to już być rok temu, najchętniej bym go tak co kilka lat tu gościł. Panie Mietku, dziękuję. Szanowni Państwo, z największą przyjemnością wręczam ten medal, który przyznał prezydent miasta Krakowa dla człowieka, który dla tej społeczności robi bardzo wiele. To, że różne sprawy, które Państwo macie u siebie w swoim środowisku, w swoim osiedlu, na swojej ulicy, możecie przedstawiać i próbować rozwiązywać. Bardzo serdecznie gratuluję Panu, Panie Przewodniczący, całej Radzie Dzielnicy. Proszę przyjąć ten medal, który został Panu przyznany.